Cześć kochani, jak się macie? Dzisiaj jesteśmy w centrum Aguascalientes, bo podobno będzie oficjalne zapalenie świateł na bożonarodzeniowych. Zobaczymy, miały być już tydzień temu zapalone, ale chyba się wszystko opóźniło, także jeszcze tutaj widać są struktury, jakieś konstrukcje za mną, jakieś bombki, drzewka, ale oficjalne zapalenie tego wszystkiego odbędzie się dzisiaj. No, zobaczymy, jeszcze jest wcześnie, jest koło godziny przed 19:00, jeszcze widać, jest dosyć jasno na dworze. Już niektóre światła tutaj na placu Jacaranda są zapalone, ale oficjalne światła bożonarodzeniowe jeszcze nie. Także będziemy czekać, zobaczymy, co w tym roku wymyślili. Co roku fajniej to wszystko wygląda, bardziej kreatywnie. Zobaczymy, jak udekorują to teraz. Dzisiaj jest 5 grudnia. Więc jak na nasze polskie warunki to dosyć wcześnie, ale nie wiem, może w Polsce też już wcześniej zaczynają dekorować. Widziałam dzisiaj, że w Lublinie już anioły się pojawiły gdzieś w centrum, także dajcie znać, czy teraz w Polsce też już na początku grudnia zaczynają dekorować i odbywa się to wcześniej niż kiedyś, jak ja pamiętam, gdzieś bardziej bliżej świąt się pojawiały dekoracje, a teraz wszystko jakoś szybciej się dzieje. Tutaj widzimy jeszcze zgaszone struktury, które wydaje mi się zaświecą. Tam jest oficjalna choinka w centrum. Jakieś widzimy misie. Zobaczymy. Tak to wygląda jeszcze za dnia. A zobaczymy, jak to będzie wyglądało w nocy. Tam jest Exedra, czyli taki pomnik typowy dla Aguascalientes, a tutaj jest lodowisko postawione, prawdziwe lodowisko z lodu, bo też się pojawia lodowisko w Aguascalientes plastikowe. Tutaj już jest zapalony, udekorowany pałac gubernatora. O, takie dekoracje pałacu gubernatora. A tam jest urząd miejski, jeszcze nie zapalony. Zobaczymy, jak udekorują go w tym roku. Tutaj widzimy przygotowania, jak konstruują lodowisko. Jeszcze nie jest otwarte, ale lada chwila, mam nadzieję. Ja jeszcze nie miałam okazji skorzystać, ale widać, jest lód. A tutaj wchodzimy do urzędu gubernatora, zobaczyć oficjalną choinkę. Nie wiem, czy wam pokazywałam już ten budynek. Piękne są malowidła na ścianie. Tutaj się odbywały te żywe ołtarze, to przedstawienie, co jakiś czas temu wrzuciłam właśnie na kanał, na migawkę. I jest choinka. O, pięknie wygląda, a tam z tyłu jakaś chyba szopka. Zaraz podejdziemy bliżej, zobaczymy. Przy okazji wam pokażę ten budynek, bo naprawdę jest bardzo ładny. O. Malowidła. A tu jakieś przedstawienie, jakaś artystyczna szopka. O. A z ciekawostek, tam na górze kiedyś pracował Edzio. Jak myśmy się poznali, to on pracował w tym budynku. Jeszcze ja u niego nie byliśmy na tyle zaprzyjaźnieni, żebym odwiedziła go w pracy, ale wiem, że tu pracował. A tam na górze widać kolejne malowidła.
choinka. No i wyjście na główny plac. Idziemy zobaczyć, co tam jeszcze dzisiaj da się zobaczyć. Tutaj widać, że już na urzędzie miejskim są przygotowane do zaświecenia światełka. A tutaj jest taki park właśnie za tą eksedrą, gdzie zawsze właśnie drzewa się świecą. Fontanna jest tam taka, zaraz podejdę bliżej, też się świeci. O, idziemy, jeszcze nic się nie dzieje, tu Wam chcę pokazać przy okazji zawód, który jeszcze jest cały czas kultywowany w Meksyku, czyli panowie, którzy czyszczą buty w centrum, w każdym w zasadzie centrum miasta. To jest takie bardzo ciekawe, są właśnie takie no takie struktury, jak to nazwać, właśnie gdzie są ci panowie, o, co czyszczą buty. Meksykanie podobno słyną właśnie z czystych butów. Można tak, podobno kiedyś była taka opinia, że można tak rozpoznać Meksykanów. W ogóle są czyści dosyć. No, tu jest fontanna, która... Tutaj jeszcze się nic nie dzieje, ale Wam chcę celowo pokazać przed i po. Jak to wygląda jeszcze, powiedzmy, już nie w dzień, bo już się trochę ściemniło, ale bez świateł i ze światłami. Kolejne tutaj miejsca czyszczenia butów. Jak widać, nie jest to tylko taka struktura, rzeźba w mieście, tylko są aktywnie używane i ludzie jeszcze właśnie z tego cały czas korzystają. No. A za mną widać główną ulicę Madero, tutaj, która prowadzi od Parku Trzech Wieków, Tres Centurias, które też już znacie z moich wideo, aż właśnie do katedry i do placu właśnie z eksedrą. I ta główna ulica już jest udekorowana, już światła są zapalone. No, nie jakoś szczególnie kreatywnie, ale ładnie to wygląda. Eksedra też jeszcze wygaszona. Zobaczymy, co szykuje dla nas Urząd Miasta. Bardzo ciemno w ogóle wszystko wygląda. Katedra nawet jest zgaszona. Myślę, że to będzie spektakularne zapalenie świateł, bo bardzo ciemno jest teraz w centrum. Ciemności, ciemności. Może na wideo to tak nie widać, bo trochę rozjaśnia, ale bardzo ciemno to wszystko wygląda. Już jest po 8:00, nie zapaliły się światła. Jak zwykle w Meksyku musi być po czasie, bo gdyby było punktualnie, to nie byłby Meksyk. Czekamy z niecierpliwieniem. Wreszcie zapaliły się światła. Zapaliły się w końcu światła, od razu się zrobiło jaśniej w centrum Aguascalientes. Zobaczcie tylko, jak to wszystko wygląda. Zaraz zobaczymy to z bliska. Oczywiście Meksyk nie byłby Meksykiem, gdyby inauguracja świateł bożonarodzeniowych nie zaczęła się później. Było oczekiwanie na cały rząd, prezydentkę miasta i tak dalej, którzy oczywiście się musieli spóźnić, więc zamiast o 8:00, to chyba 8:15, 8:12, jakoś tak zapaliły się wszystkie światła, ale najważniejsze, że już jest uroczyście, już jest, zaczął się okres świąteczny i zaraz Wam pokażę z bliska, jak te wszystkie światła wyglądają. Choinka, Edzio nagrywający, dokumentujący. O,
katedra. Jesteśmy przy choince. Zaraz będzie oficjalne zdjęcie. I idziemy dalej. Nagle zrobiło się strasznie dużo ludzi. Ciężko jest coś nagrać, bo wszyscy się tutaj przepychają. W pompce też musi być oficjalne zdjęcie. O. O proszę, lodowisko już też otwarte. Chyba tutaj wypożyczają łyżwy. No i oczywiście, jak zwykle, wielka kolejka. Tutaj widzimy zaświecony już urząd miasta. A tutaj park, który przed chwilą jeszcze był całkiem ciemny. Ale widzę, że oświetlenie jest bardzo podobne jak w zeszłym roku. A nawet jak na mój gust, jeszcze skromniejsze niż rok temu. Tutaj panowie chyba powoli już będą kończyć pracę. A może i nie, nie wiem do której. Ale widzimy tą samą przestrzeń co przed chwilą, ale w innym wydaniu, już ładnie oświetlone wszystko. Kolejny zgubiłam Edka. Ja tutaj nagrywam dla Was. On nagrywa na swój kanał. Jeszcze jest tutaj rozchwytywany, bo co chwilę go ktoś zatrzymuje i prosi o zdjęcie. Taki znany już jest tu chyba w Aguas Calientes. I nawet wśród osób, które są przyjezdne, ale gdzieś tam kiedyś tu mieszkały. Za nami panowie, okazuje się, że jeszcze pracują. Zaraz ich zapytam, do której godziny, bo ciekawa jestem. Podobno pracują gdzieś do godziny 10 codziennie. Także no i widać, że mają klientów. Także bardzo, to jest takie dla mnie zawsze było ciekawe tutaj w Meksyku. Niestety musimy iść do samochodu, dlatego że parking zamykają o godzinie 9 dzisiaj, więc nie nacieszymy się za długo światłami, ale co zobaczyliśmy, to zobaczyliśmy. Całe święta tutaj ten wystrój będzie, także mam nadzieję, że się podobało, że się dzisiejsza migawka Wam podobała, że Aguas Calientes Wam się podoba i do zobaczenia w następnej migawce. Jeszcze tu Wam pokażę o renifera. Dobra, to tyle na dzisiaj. Pa, pa!